Przywitajcie oklaskami oba zespoły. Zespół gości, Kenny w Police, kapitanem zespołu jest grająca z numerem pierwszym Anna Berlińska. Trenerem jest pan Józef Pekuciarini. Tauron Panimex, MKS Dąbrowa Górnicza. Kapitanem zespołu jest grająca z numerem szóstym Lena Cienkiewicz. Trenerem pan Juan Manuel Serna Malera. A zanim jeszcze tradycyjne powitanie przy siatce, to szybkie wyróżnienie, nagroda miesiąca dla najlepszej zawodniczki naszego zespołu. Państwo wybrali tą zawodniczką, Kasię Konieczną! Gratulacje dla Kasi, nagrodę wręcza pan Zbigniew Szytnik. Kasia Konieczna, najlepsza zawodniczka grudnia. Za chwilę na pewno już będziecie mogli wybierać zawodniczkę stycznia. Analizujcie przede wszystkim to, co się dzieje na boisku. I jeszcze ważna informacja dla tych, którzy wzięli udział w głosowaniu na zawodniczkę grudnia. Osoby głosujące dostają zniżkę w wysokości 15% w sklepie Kibica. Dziś także wybieramy kibica meczu. Oko naszych aparatów będzie szukało tych, którzy mają barwę klubowe i dopingują. A tymczasem witamy sędziów dzisiejszego spotkania. W dniu dzisiejszym zawody jako sędzia pierwszy poprowadzi pan Szymon Pindra. Sędzią drugim jest pan Grzegorz Janusz. Na liniach pomagają im pan Paweł Józef Kuspowski oraz pan Wojciech Obu. Sekretarzem meczu jest pan Jakub Malarz, a komisarzem z ramienia profesjonalnej ligi piłki siatkowej pan Edward Superla. Szóstki obu zespołów. Zaczynamy od zespołu gości Chemika Police. Z numerem pierwszym Anna Berlińska. Z numerem szóstym Agnieszka Bednarek-Kasza. Z numerem siódmym Małgorzata Klinka-Mogentale. 9 Agnieszka Rabka. 10 Anna Bielica. 13 Katarzyna Luz. Na libero gra Mariola Zenik. Numer 2 na koszulce. A teraz, moi drodzy, przywitajcie głośno Tauron Panimex MKS Dąbrowa Górnicza. Numer 4 Kasia Konieczna. Numer 6 Lena Cienkiewicz. 7 Gina Mancuso. 8 Kacjarina Zakrewskaja. 9 Oskar Zemperci. 15 Thank you.
Yeah!
Z Dąbrowa Górnicza, grająca z numerem.